Janusz Niedźwiedź. Po przegranym spotkaniu, pierwszym sparingu w Turcji z rumuńską Uniwersiteteą Craiova, trenerze, proszę o krótki komentarz o meczu. Myślę, że dzisiaj dobra intensywność, to co nam, na czym nam bardzo zależało, żeby na tle dobrego przeciwnika z Ligi Rumuńskiej popracować mocno, pomimo tego, że jeszcze wczoraj mieliśmy bardzo ciężkie zajęcia i jeszcze było widać, że nie ma tej stuprocentowej świeżości, ale ta intensywność, którą chcieliśmy osiągnąć poprzez te 45 minut, które praktycznie wszyscy zawodnicy zagrali, to nam się udało osiągnąć. Cały czas pracujemy nad udoskonaleniem naszej gry i tutaj w tym meczu ten przeciwnik też pokazał jeszcze kilka naszych mankamentów, ale też te rzeczy, nad którymi pracujemy, że jeszcze musimy je dopracować. Mamy na to 2 tygodnie i ten czas też dobrze spożytkujemy na to, żeby to, co nam nie funkcjonowało w dzisiejszym meczu, poprawić. Też szkoda, że przynajmniej tej jednej bramki nie zdobyliśmy, bo było kilka okazji do tego, żeby przynajmniej wyrównać. Teraz przygotowania, za 3 dni gramy kolejne spotkanie, więc teraz już będziemy schodzić trochę z obciążeń, żeby te 2 tygodnie przed ligą zawodnicy mieli tą większą lekkość, ale to też nie jest tak, że nic się nie będzie działo. Tu będzie dobra cały czas praca, bo kluczowe, żeby optymalnie przygotować się do tego pierwszego meczu z Pogonią. Patrząc jeszcze tak na to spotkanie, no to druga połowa chyba lepsza w waszym wykonaniu. Duża dominacja i szkoda, że ta bramka nie wpadła, ale w pierwszej połowie to raczej przeciwnik dominował. Przeciwnik też wyszedł w pierwszym rozdaniu najmocniejszym składem. My podzieliliśmy to na 2 takie naszym zdaniem równe składy, bo tak sobie wcześniej powiedzieliśmy, żeby nie robić mocniejszego czy słabszego. To się będzie działo już od kolejnego spotkania, natomiast dzisiaj jeszcze to był taki moment, kiedy chcieliśmy wszystkim zawodnikom dać po 45 minut. Też pomimo tego, że mieliśmy 22 zawodników, udało się również naszym dwóm młodym piłkarzom, czyli i Kępskiemu, zagrać nawet w dłuższym wymiarze. Niestety akurat spowodowane to było kontuzją Hansena, ale również zszedł Zawadzki mniej więcej po 33 minutach i też mieliśmy możliwość, żeby zadebiutował kolejny młody zawodnik, co też jest takie pozytywne. Jeszcze Janek Krzywański nie miał tej możliwości, żeby bronić w tym meczu, ale mamy 3 bramkarzy, więc to tu jest zadanie utrudnione, bo chcemy tą dwójkę mieć bardzo dobrze przygotowaną na to pierwsze spotkanie. Cieszy na pewno to, że wrócił do gry Jakub Wrąbel, ale na pewno cieszy też to, że wrócił Fabio Nunes i pokazał się z niezłej strony po tak długiej przerwie. No, tu dzisiaj nie chcę oceniać indywidualnie naszych piłkarzy, bo pracowaliśmy nad pewnymi mechanizmami. Chcieliśmy dzisiaj tego zdecydowanie więcej zastosować niż pewnie normalnie stosujemy. Chcieliśmy też zobaczyć, co nam nie będzie funkcjonowało, żeby później też po analizie będzie można ocenić. I spora grupa dzisiaj pokazała się z niezłej strony. Część jeszcze potrzebuje chwili, żeby złapać tą optymalną formę, ale no to, co najważniejsze, to że ten uraz Normana Hansena, liczymy na to i wierzymy w to, że to nie będzie nic groźnego, że za kilka dni, może tydzień do nas wróci. I to taki minus duży z tego meczu kontrolnego, poza tym oczywiście wynikiem. No i na pewno dobra informacja, że wraca Martin Kreuziger. Do Turcji nie doleci, ale po powrocie drużyny do Polski będzie już z Wami trenował. Tak, Martin mógłby dolecieć, ale te jego dolegliwości by się pewnie nasiliły i mielibyśmy wtedy problem, żeby zdążył na pierwsze spotkanie ligowe, a Martin ten tydzień jeszcze będzie przechodził rehabilitację, po której ma wejść w pełny trening, także na mecz z Pogonią, już w tym mikrocyklu przed meczem z Pogonią, będzie normalnie uczestniczył na pełnych obrotach. Jakie plany na jutro? Rano po śniadaniu mamy siłownię, później jedziemy na boisko, obiad. No i po południu, z racji tego, że w ostatnim czasie tej intensywności treningowej było dużo i objętościowo również było sporo,
bo taki to jest okres, chcemy być mocni, silni, sprawni, szybcy, wytrzymali na boisku, więc nie tylko taktycznej, ale również tej fizycznej pracy było zdecydowanie więcej i po południu zawodnicy pierwszy raz od kiedy tu jesteśmy dostaną trochę więcej czasu dla siebie, żeby móc skorzystać czy to z dodatkowej regeneracji poprzez sen, czy z wyjścia do miasta i zrobienia jakichś zakupów. Po tych pierwszych dniach bardzo deszczowych teraz widać, że pogoda się poprawiła, no i chyba super, bo będziecie pracować w naprawdę już takich prawie że idealnych warunkach. No też nam się udało, że pomimo, że były te ulewy, to nasze boisko, na nim nie stała woda, więc mogliśmy potrenować. Oczywiście jeden trening musieliśmy odwołać, natomiast no, wykonaliśmy to, co też chcieliśmy, więc tu nie było jakichś większych przeszkód. Szybko poradziliśmy sobie z tymi problemami pogodowymi. Tak jak powiedziałem, udało się już pierwszego dnia wyjść na boisko, co nie było też oczywiste, bo jeszcze chwilę przed wyjazdem tak naprawdę nie wiedzieliśmy, czy jest sens jechać, bo tak pogoda była zła. Natomiast teraz rzeczywiście boisko jest oczywiście dobre, ale też pogoda będzie zdecydowanie lepsza, więc będzie można też w bardziej komfortowych warunkach trenować. Patryk Stępiński po meczu Widzewa Łódź przegranym z Uniwersytetem Krajowa 0-1. Patryk, wystąpiłeś w drugiej połowie tego spotkania, więc zapytam Ciebie przede wszystkim o tę drugą połowę. Jak ocenisz to 45 minut? No gdzieś te drugie 45 minut było pod naszą kontrolą, mniejszą lub większą. Gdzieś na pewno staraliśmy się, ze względu na to, że w tym sparingu graliśmy po 45 minut, grać wysokim gdzieś pressingiem. Jeżeli przeciwnik chciał budować od bramki swoje akcje, my tak samo gdzieś próbowaliśmy te akcje od tyłu, jak to w naszym stylu jest, rozgrywać. Także były sytuacje ze strony przeciwnika, chociaż specjalnie dużo gdzieś ich nie było, z tego co tak na gorąco teraz pamiętam. My też swoje sytuacje stworzyliśmy i na pewno ten mecz mógł się zakończyć również naszym zwycięstwem, bo to są mecze sparingowe, ale mimo tego, że to są mecze sparingowe, to chcemy gdzieś to wygrywać i kontynuować gdzieś tą naszą udaną pasę, która była wcześniej. Było widać, że chcecie przynajmniej zremisować, choćby po tym, że Henry Hrawas wszedł w pole karne w ostatniej akcji, no co w sparingach raczej nie zdarza się zbyt często. No tak, gdzieś ten Niedźwiedź tutaj już kiedyś u nas wspominał, że w meczu ligowym, jeżeli się zdarzy taka sytuacja, że będziemy musieli gdzieś gonić wynik, czy nawet będzie wynik remisowy, który niekoniecznie nas zadowala, no to sugerował, że może być tak, że po prostu Henia czy bramkarza, który będzie w danym momencie Cię bronił, desygnuje w pole karne przeciwnika w samej końcówce spotkania. No i tak jak tutaj powiedziałeś, w tym meczu było podobnie, co pokazuje, że czy to jest mecz sparingowy, czy mecz ligowy, to zawsze chcemy gdzieś wygrywać albo chociaż te mecze remisować i chcemy, żeby to nam weszło gdzieś w nawyk, no bo to są mecze sparingowe, ale dużo z tego się później przekłada na mecze ligowe. Było czuć trochę nogi, bo każdy piłkarz i trener też podkreślają, że ten wczorajszy trening był mega intensywny. No tak, gdzieś do południa, odkąd przyjechaliśmy tutaj na zgrupowanie, mieliśmy cały czas dwie jednostki treningowe, do tego są odprawy, także maksymalnie wykorzystujemy ten czas, szczególnie, że za chwilę weszliśmy w moment, kiedy są mecze sparingowe co 3 dni i będziemy też już coraz bliżej ligi i będziemy się skupiać już nie nad pracą fizyczną, tylko już nad dopinaniem aspektów taktycznych, finalizacją akcji i budowaniem tej gry od tyłu, czy to z zakładaniem wysokiego pressingu. Także już gdzieś ta intensywność będzie coraz mniejsza na treningach, ale tak jak tutaj powiedziałem, przez te 2 dni ostatnio było intensywnie, tak miało być i dzisiaj też świadomie zagraliśmy pewnie po 45 minut, żeby jeszcze każdy swoją szansę dostał i gdzieś, żeby po prostu dać maksymalnie tyle, ile na ten moment mogliśmy dać. Jak oceniasz warunki panujące tutaj? I mówię i o hotelu, i choćby o boiskach, na których gracie, na których trenujecie. No jeżeli chodzi o boisko, które trenujemy, to mimo dużych opadów nie było z nim żadnego problemu. To dzisiejsze boisko było troszeczkę gorsze ze względu na to, że też do końca nie wiedzieliśmy, z kim będziemy, można powiedzieć, grać, bo gdzieś wcześniej mieliśmy grać z innym zespołem, ten przeciwnik się zmienił, także też tutaj sztab musiał wykonać dodatkową pracę, ponieważ mieli przygotowaną analizę pod innego przeciwnika, ale mówię, no w tym momencie my nie patrzymy na to, jakie jest boisko, warunki są dobre, jeżeli chodzi tutaj o pokoje, odnowę, odprawy, także jeżeli chodzi o takie rzeczy, nie ma się tutaj do czego przyczepić. 2 tygodnie do ligi, blisko.
No tak, byliśmy w listopadzie, kończyliśmy ostatnim meczem z Koroną. Każdy mówi, że jest dużo czasu. Była wcześniej przerwa od razu po sezonie. Później wróciliśmy do treningów, przerwa świąteczna i zdawaliśmy sobie sprawę, że już jak wrócimy po tej przerwie świątecznej 3 stycznia, no to tego czasu już będzie mało. Tydzień czasu ponad przygotowań w Łodzi, wyjazd na obóz i po obozie już, kiedy wrócimy, zostaje tydzień czasu do meczu ligowego. Także wchodzimy w ten decydujący etap już tych przygotowań.